Dzień dobry, witam ponownie. Czas na prezentację kadry województwa kujawsko-pomorskiego. Witam was serdecznie, chłopcy. Czas, żebyście się przedstawili. Z jakiego jesteście klubu, jak długo trenujecie, kto jest waszym trenerem i czy to jest wasz debiut na OM-ach. Proszę, jako pierwszy. Trzymaj. Przedstaw się ładnie. Jestem Dominik Maszyński. Jak długo trenujesz? Trenuję koszykówkę 8 lat. Trener? Michał Gardocki. No, twoja najlepsza zagrywka albo zapamiętany mecz? Albo najlepszy rzut? Nie mam takiego, jedynego. Przedstaw się. Kasper Kmieć, trenuję koszykówkę od 2 lat. Moim trenerem jest Michał Gardowski i gram w Twardych Pierinkach. Jak ktoś pamięta swoją fajną akcję albo rekord, to może mówić. No to ja jestem Tymon Owedyk, trenuję koszykówkę już z 4 lata, gram w Twardych Piernikach i moim trenerem jest Michał Gardocki, a chyba taki moment, który najbardziej zapamiętam, to mecz o trzecie miejsce z Budapesztem na Ablu. Nazywam się Tymek Brzezicki, trenuję w Twardych Piernikach, moim trenerem też jest Michał Gardocki. No i trenuję koszykówkę tak mniej więcej od 7 lat, coś takiego. Ale nie wiem, trójek z punktów. A no to dzisiaj rzuciłem jakiegoś fajnego w miarę. Jestem Adam Sowiński, mam 13 lat. To jest mój pierwszy występ na OM-ach. Trenuję w Twardych Piernikach Toruń. Trenuje mnie Michał Gardocki, którego pozdrawiam. No i rzut, który pamiętam, to był rzut z WKK, który zagwarantował nam zwycięstwo. No i pozdrawiam rodziców. Jestem Emilio Szewczyk, trenuję w Astorii Bydgoszcz, mam 12 lat. Moim trenerem jest Przemysław Olszewski, którego pozdrawiam. Najbardziej zapamiętana chyba rzut to było z Wocławkiem chyba, co z TBK rzuciłem za 3 i trafiłem na ostatnie sekundy. No to nazywam się Piotr Kowielski, trenuję w TKM Wrocław około 3 lat. Moim trenerem jest Łukasz Sznąskiewicz. I nie mam żadnej zapamiętanej sytuacji. Mam na imię Dawid Szymański, trenuję w TKM Wrocław i moim trenerem jest Łukasz Sznąskiewicz. Nazywam się Dominik Makarewicz, gram w klubie Astoria Bydgoszcz. Grałem w Akademii Koszykówki Komorów w ubiegłym sezonie i w UKS Basket Regnum Bydgoszcz. Moim trenerem jest aktualnie Dorian Szytenholm. No i to tyle. Jestem Tadeusz Ślufiński, mam 13 lat, chodzę do TKM Wrocławek i trenuje mnie Łukasz Śląskiewicz. Mam na imię Przemysław Gierszewski, mam 13 lat, koszykówkę gram od lat 5 i moim trenerem jest Dorian Szytelholm. Ja jestem Maksymilian Gabrych, trenuję 7 lat, gram w Twardych Piernikach. Moim trenerem jest trener Gardocki, pozdrawiam go serdecznie. No ja jestem Marcin Kokot, również trenuję w Twardych Piernikach. No i moim trenerem jest Michał Gardocki, którego pozdrawiam, ale też pozdrawiam kibiców, którzy przyjechali tutaj, kibicują nam. Weź przytrzymaj. Przytrzymaj jeszcze. Nazywam się Zbyszek Bytomski, mam 60 lat. W tym roku skończyłem tyle co Michael Jordan. To jest mój 18 z rzędu finały OM-ów. Bardzo się cieszę z tego. Za 2 lata będę miał jubileusz, 20 lat finałów OM-ów. Coś niesamowitego, nieprzerwanie. Jak widzicie na koszulce, to Zibi odkrył talent Jeremiego Sochana. Dobrze, to teraz jeszcze szybciutko macie okazję kogoś pozdrowić, kto jest waszym idolem i powiedzieć coś o swoich marzeniach, najbliższych marzeniach czy dalszych. Proszę szybciutko jeszcze to i to będzie wszystko. Pozdrawiam całą moją rodzinę. Marzenia, idol... Moim idolem jest Stefan Kary, pozdrawiam całą moją rodzinę. Moim idolem jest Dennis Rodman i pozdrawiam całą moją rodzinę. Moim idolem jest Kobe Bryant
Moim marzeniem jest granie w NBA albo gdziekolwiek w koszykówkę i chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę i Aleksa Pożuczka, tak? Ciekawe, czy ktoś pozdrowi to przed nim. Oj, jest tutaj taki jeden ma dylemat. No, moim marzeniem jest zagranie w NBA. No i co mogę powiedzieć? Pozdrawiam rodziców, całą rodzinę, kolegów z drużyny. Którzy się nie dostali. Moim marzeniem jest wystąpienie w NBA i zagranie w jednej drużynie z moim bratem. No, idola jakiegoś takiego konkretnego nie mam, ale podoba mi się gra Kevina Duranta i ostatnio Shaya. No i pozdrawiam rodzinę. No, no i tyle. No, też jest idolem mój brat. Moim marzeniem jest wystąpienie w NBA albo w lidze hiszpańskiej. Moim idolem do teraz jest Kobe Bryant i... No i no, tak. No to moim marzeniem jest gra w NBA w przyszłości i moim idolem jest Kobe Bryant. Moim marzeniem jest występowanie w NBA oraz moim idolem jest Giannis. Moim największym marzeniem jest gra w NBA, a moim idolem jest Stephen Curry. Moim idolem jest Giannis Antetokounmpo, a chciałbym grać w NBA, to jest moje marzenie. Moim idolem jest Trae Young i Scottie Pippen, a moim marzeniem jest gra w Hiszpanii. Moim idolem jest Stephen Curry, a marzeniem wygranie mistrzostw Polski. No, moim marzeniem jest, moim idolem jest Ja Morant, a takim marzeniem najbliższy czas to, żeby wygrać OM z drużyną. A nie pozdrowili dziewczyny? Moim idolem jest Kobe Bryant, chciałbym w przyszłości grać w NBA, no i pozdrawiam całą rodzinę. Dobra, trzymaj. Ja bym jeszcze tutaj chciał wam życzyć wszystkiego dobrego. Gracie o rozstawienie, wszyscy jesteście w finale. Możecie to podziękować za to chłopcom z Rosika 2-9. Brawa dla Rosika 2-9. I żebyście byli zdrowi, żebyśmy się zobaczyli w Wieliczce wszyscy. Razem będzie w fajnym hotelu trzygwiazdkowym, piękna nowa hala z ogromnym telebinem, będzie się działo. A jeszcze chciałem na koniec trzy ciekawostki powiedzieć, bo wśród tych chłopców, co tutaj są, wszyscy są wyjątkowi, ale mają wyjątkowych też koszykarzy, rodziców. Jest z nami Emilio Szewczyk, który nie tak dawno, tata, chyba na imię, o wiele ciało mi z głowy, na imię, tata. Szymon Szewczyk, wyleciało mi z głowy, Szymon Szewczyk nie tak dawno zawisła koszulka taty na dachu Anwilu i pamiętam, jak tata powiedział, że jego marzeniem jest, żebyś ty kiedyś w Anwilu zagrał z numerem. Za kim tata grał w Anwilu? I jeszcze mogę powiedzieć, że tata od Szewczyka był wydraftowany do NBA. I ja tak, wiele ludzi się mnie pyta, czy kogoś widzę, że może w NBA grać. Tak, będę cię obserwował, bo masz ku temu potencjał. A za niedługo się określę. Jeszcze jeden tutaj jest Sowiński, też tata świetny koszyka z Torunia, brat w reprezentacji, pozdrawiamy. No i trzeci zawodnik, jego tata olimpijczyk w siatkówkę, chłopak, który, jak się to nazywa? Nazywasz? Jak się nazywasz? Gabryk, jego tata olimpijczyk. Chłopak się nie umie zdecydować, czy grać, bo gra w reprezentacji i siatkówki jest powoływany. Gra w klasie sportowej w siatkówkę i w koszykówkę i sami nie wiemy, jaką decyzję podejmie. Wszyscy jesteście świetni. Pierwsza wygrana. Zobaczymy. Kujawsko-Pomorskie. Teraz tylko się zapytam. Ręka do góry chłopców, którzy zdobyli wicemistrzostwo Polski U13. Twarde pierniki Toruń. Druga siła w Polsce w U13. I jeszcze wam chciałem powiedzieć, że Twarde pierniki Toruń zapraszam na nieoficjalne mistrzostwa Polski w czerwcu, 13 czerwca do Radomia, a drugie miejsce będzie najlepsza drużyna z Kujawsko-Pomorskiego.
nie licząc Pierników, kto ma szansę też przyjechać? Włocławek albo? Zobaczymy, będę na was czekał. Dziękuję, bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Zbyszek Bytomski, kadra kujawsko-pomorskiego. Wyłącz.